Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dziś chciałabym opowiedzieć Wam o tym, jak radzę sobie w tej trudnej sytuacji, która spotkała nas wszystkich, czyli w tym momencie, kiedy rozprzestrzenia się obecnie w Polsce koronawirus. Przede wszystkim wszyscy jesteśmy obecnie zmuszeni do tego, żeby siedzieć w domach. Jest akcja właśnie Zostań w domu, którą bardzo popieram i namawiam Was wszystkich do tego, żeby po prostu niepotrzebnie nie wychodzić z domu. A przy okazji można sobie bardzo ciekawie zaplanować ten wolny czas. W czasie, kiedy siedzimy w domu i mamy mnóstwo czasu, możemy spróbować czegoś nowego, możemy poeksperymentować. I ja stwierdziłam, że to jest idealny moment właśnie na takie eksperymenty, na które zwykle po prostu w życiu codziennym nie mam czasu. I stwierdziłam, że spróbuję z lekcjami online. Napisałam małe ogłoszenie na Facebooku, że jestem otwarta na lekcje online. Mogę uczyć akordeonu od podstaw po każdy poziom zaawansowania. Mogę dawać różnego rodzaju konsultacje. I zgłosiło się do mnie kilka osób. I w poprzednim tygodniu miałam okazję przeprowadzić około 8 bodajże takich lekcji przez internet i był to dla mnie też czas na testowanie różnych narzędzi. Prowadziłam lekcje online zarówno na komputerze przez kamerkę wbudowaną w laptopa, jak również na telefonie. Udało mi się przeprowadzić lekcje zarówno na Skype'ie, jak i na WhatsAppie i na wideorozmowie na Facebooku czy Messengerze aplikacji mobilnej. Z moich doświadczeń wynika, że tak naprawdę jakość wszędzie jest porównywalna. Tak naprawdę, żeby polepszyć tę jakość, musielibyśmy obydwoje, zarówno ja, jak i uczeń, mieć bardzo dobry sprzęt. Ale generalnie wydaje mi się, że ta jakość była wystarczająca do tego, do przeprowadzenia lekcji. Sądzę, że kluczowym elementem, który decyduje tak naprawdę o jakości, jest połączenie, jest internet, więc jeżeli mieliśmy dobre połączenie, szybki internet, to te lekcje online wychodziły naprawdę znakomicie. Z ciekawostek mogę Wam powiedzieć, że dla mnie bardzo ciekawe było na przykład to, że na Skype'ie można udostępnić ekran i można na przykład właśnie w czasie lekcji uczniowi pokazać nuty, na przykład jak omawiałam jakieś konkretne miejsce. Natomiast na innych komunikatorach no niestety tego nie ma. Natomiast mogę powiedzieć, że jednakże minimalnie lepszą jakość zaobserwowałam na WhatsAppie, na aplikacji mobilnej i bardzo spodobał mi się ten sposób właśnie prowadzenia lekcji przez telefon, bo zwróćcie też uwagę, że na chwilę obecną wiele osób ma bardzo dobre telefony z bardzo dobrymi kamerami, bardzo dobrymi aparatami i ta jakość jest po obu stronach dosyć zbliżona, a laptopy, które na przykład kupowaliśmy 5-6 lat temu, tą jakością, szczególnie kamery, niekiedy odbiegają po prostu od współczesnych telefonów. Na co dzień prowadzę zajęcia w tradycyjnej formie i muszę Wam powiedzieć, że miałam pewne obawy, czy moi uczniowie będą zadowoleni z tej formy zajęć, czy coś z tego wyniosą, ale muszę Wam powiedzieć, że jestem zachwycona tym tygodniem, bo tak naprawdę czasami miałam wrażenie, że jest jakaś zupełnie inna jakość tych lekcji, że uczeń jest bardziej skoncentrowany, że uważniej słucha moich rad, dużo więcej gra w czasie lekcji i
to były takie elementy, które były dla mnie pozytywnym zaskoczeniem. Wyciągnęłam z tego taki wniosek, że tak naprawdę czasami boimy się pewnych nowości. I dopóki nie zostaniemy w pewien sposób przyciśnięci do ściany, to nie spróbujemy tego, bo wciąż będzie to dla nas nowe, trudne i może to głupio zabrzmi, ale boimy się wyjść z tej tradycyjnej, znanej nam strefy komfortu. Ja jednak już na chwilę obecną wiem, że będę chciała tę formę zajęć kontynuować i będę robiła wszystko, żeby dowiedzieć się, jak te zajęcia właśnie ulepszać, żeby były coraz bardziej efektywne i żeby jak największa liczba osób z całego świata mogła skorzystać z konsultacji ze mną. Więc jeżeli grasz na akordeonie albo chcesz nauczyć się grać na akordeonie, zapraszam Cię bardzo serdecznie na lekcje online do mnie. Możesz napisać do mnie prywatną wiadomość na Facebooku, Instagramie bądź poprzez moją stronę internetową www.weronikasura.pl i spróbujemy umówić się na termin, a sam zobaczysz, jak taka lekcja Ci się podoba. Przy okazji chciałabym Wam również powiedzieć o tym, że w ubiegłym tygodniu miałam okazję przeprowadzić oprócz tradycyjnej lekcji akordeonu konsultację biznesową dotyczącą promocji w mediach społecznościowych, budowania marki artystycznej i kreowania swojego wizerunku w internecie. To również było dla mnie niesamowite doświadczenie. Bardzo podobało mi się to zarówno w tej formie, jak i ze względu na to, że artyści rzadko myślą o tym, jak kreować swój wizerunek w mediach społecznościowych, a ja uważam, że to jest bardzo ważne i jeżeli chcielibyście również uzyskać jakieś moje rady w tym temacie, to też koniecznie piszcie tutaj, bez względu jaka jest Wasza specjalność, bo to już jest trochę inny profil działań, ale też bardzo ciekawy i inspirujący. Dziś trochę dużo ogłoszeń, ale mam nadzieję, że nie znudził Was ten film i życzę Wam tego, żebyście nie bali się otwierać na nowe. To jest wyjątkowa sytuacja, w której wszyscy znaleźliśmy się teraz i idealny moment, żeby spróbować czegoś nowego. Spróbować również czegoś, na co nigdy nie mieliśmy czasu, ale też na to, na co nigdy nie mieliśmy odwagi. Więc tej odwagi Wam życzę i przy okazji oczywiście również zdrowia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i pozdrawiam Was bardzo serdecznie.